Witajcie sobie, pięknie w tym odcinku ze Sobloxa. Dzisiaj ze mną jest Monika. Witam, witam, a ja tutaj tankuję na stacji pali. I dzisiaj właśnie jesteśmy w takiej rzeczy, gdzie trzeba tankować. To jest podobno do iTuna, a ja zaczęłam je zbudowałem i chcę do ciebie podjechać. No to czekam, dobra. I chcę zobaczyć, jak to jest. No czekam. A czyż. Dobra, jestem tu. O Boże, jedziesz? Samochód mi się popsuł. Poczekaj. Aha, czyli to nie ty, dobra, to tutaj pan podjechał. Ja mam takie niebieskie auto. Czekaj, bo. Boże, ktoś mnie przejechał. Nie mogę się. No i podchodź, podejdę. No daj, bo zaraz odjedzie ten samochód. No bierz ten. No i dobra, tankujemy. O Jezu, nie mogłam mu, słuchaj, włożyć do tego. Ktoś mnie potrącił samochód. Uważaj, poczekaj, stój, nie wiedź tam za szybko. Grzecznie stój, zaraz pan odjedzie. Nie popychaj mojego klienta. Bip. Nie bibuj mi tu. Dobra, czekam. Dobra, no chodź. Chcę tankować. A gdzie, no? Bo ja się tutaj popsułem. No to fajnie, to ci już nie zatankuję. Długo będziesz tak objeżdżał. O, proszę bardzo. O, proszę, przyjechał klient, dobra, muszę wziąć. Nie mogę cofać w tej. To musisz do przodu podjechać, podjedź. Ale ja nie mogę cofać. Ale to naokoło jedź. Nie spychaj mojego klienta. Proszę nie spychać mojego klienta. Dobra, spadam. Na końcu. To jest niemożliwe, że ty nie potrafisz w kolejce ustać. 5 minut. Dobra, masz miejsce, możesz przyjechać. Ja nie chcę, twoje sobie jest najgorsza. Bo każdy klient może sobie tam rozbudować. Ja cię kręcę. O, kolejny klient na motorze jedzie. O, już kolejny klient. Nie mogę mu zatankować, czemu? No, musi wziąć. A już, dobra. Wzięłam. On pojedzie, to może z drugiej strony po prostu podjedziesz. Ale twój samochód został u mnie na stacji. Dobrze, to będzie mój świąteczny. Macha ręką ci mój klient. Pomachał ci ręką. Dziękuję. Lecę do ciebie. Ty jesteś obok mnie. Ja? Heja, przyleciałem na jetpacku. To wasz taki jetpack. No super, zatankować ci go? Aha, zatankuj. To go poczekaj, trochę podlecę. O, dzięki, szanuj. No poczekaj. O, do pełna i dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Tak, ja z swoim samochodem. Dziękuję, że zatankowałaś też moje auto. No, a ta auta twojego nie zatankowałam. Teraz się paliwo skończy. No, niestety. O, mam klienta i noc się zbliża i w ten sposób upłynął kolejny dzień. Ani pół. O Jezu, ja wiem, ale nie mogę się, patrz, wziąć. Jak to się bierze? Pojechał sobie. A to teraz ty? Dobra. Ale no jak ty podejść? Nie umiesz jeździć. Zahamuj na stacji benzynowej. Zatrzymaj się. Już, proszę. Dobra. Dziękuję. No jak, wsiadłam do samochodu tego twojego. No zaraz, kolego. No nie obsłużymy pana, bo mnie przejechałeś. Jestem pod samochodem. No ale ja nie mogę wyjść. Antek, no weź tak mi nie rób. Dobra, sorry, ale to nie moja wina. No ale twój samochód tu stoi i ja nie mogę się zresetować. Możesz coś zrobić z tą grą? Tak się telepuści. O Boże. Napieprzysz mi, przyjedziesz, zostawiasz złomy mi na stacji benzynowej. Ostatni raz nagrywam z tobą odcinek, jak będziesz mi takie rzeczy robić. Zabieraj te złomy z mojej stacji. Dobrze. Proszę, zabrałem ci już samochód. Co
pasuje, pasi. Klientów straciłam przez ciebie. Będziesz musiał mi kasę za to zwrócić. Ej, wiesz co, ja chyba sobie zostawię tą kasę, bo wiesz, tak mi się bardziej nie odbiję. Nie przyjeżdżaj do mnie się tankować, bo ty masz stare złomy, które mi blokują tylko stację benzynową. Oś, to nie było miłe. Bo taka jest prawda. Buduje sobie, rozbudowuje sobie moją stację. Podlegaj. Witam pana, zapraszam, zatankuję już panu paliwko tu do autka, proszę. O, ile to kosztuje? Poczekaj. Ile ta budka? O, za tyle. Panele są jakieś tutaj. Ale to wszystko kosztuje. Nie stać na to. Ale na to rzeczy chyba. No na nic mi nie stać. O, klient. O! A ile masz kasy? 5000 i cię na nic nie stać? Ja mam dopiero 854. To co ja mam malutko. To mnie w ogóle jeszcze na nic nie stać. A na to? No nie stać mnie na nic prawie. Ja chcę sobie coś kupić, ale nie wiem co. Adidasy sobie kup, buty nowe sobie kup. O, mogę coś. Tam? Znowu noc, a u ciebie też? Aha. Właśnie. Dobra, ja sobie to tutaj postawię. O, i mam kolejną rzecz. Teraz poczekaj. A droga stacja, żeby... O, bo no. W tysiącach idzie. Ja mam dopiero 909. Ej, ktoś mi tu wbił na stację. Ja sobie kupuję większe... A do mnie w nocy nikt nie przyjeżdża. O, jedzie samochód do mnie, czerwony. Jakieś Lamborghini? Nie, zwykłe takie. O, boziuchu. Ja aż tyle nie mogę. Ja chyba sobie kupię pracowników. Bo tak... Nie, ja sobie zatrudnię pracowników. No. A ja mam jeden dystrybutor i jeden jestem w stanie obsłużyć. Czekaj. No bo ty masz jeden. No, zostaw to. No. Gdzie tu się zatrudnia? Chyba tutaj. Proszę teraz czekać. Ale tankuję, dobra. Nie wiem! Firewalker. Firewalker, halo! Proszę mi spalać. Dobra, ja jadę do ciebie. Chodź, uciekamy stąd, bo tutaj mało się załabia, widzisz? Mało! O, do mnie ciężarówka jedzie. Poczekaj, ja doję... O Boże! Samochody mnie przejechały! Halo, proszę pana, proszę jeździć, bo zaraz się zgarnie policja. Ciężarówka do ciebie podjechała? Tak. O, mam 1000 w końcu. Masz 1000? A ty dobra. Masz... Dobra, ja tutaj, proszę mi zatankować. Nie mogę panu zatankować, bo mam jeden dystrybutor i właśnie tankuję. Znowu jak mi pan zablokuje dystrybutor, to ja wychodzę z tej gry i nie będę z panem grała. Nie blokuj tutaj mi dystrybutora. Wyjedź mi. Próbuję ci zatankować. Nie tankuję się tu. Musi pan poczekać, aż będzie jego w kolej. Proszę tutaj. Czemu zrobili tę grę, że tutaj nie można cofać? Nie wiem właśnie. O, tak mogę tylko zaparkować. Halo, ciężarówka mnie przejechała prawie. No możesz teraz przyjechać do mnie. Stój! Stój! Dzięki! No ale... Coś ty... O, coś dzięki, ty dawaj, wsiadaj! Nie wsiadam, bo mnie samochód przejeżdżał. No, wsiadaj. Nie wsiadam, bo muszę klienta mam. Musimy uciekać stąd. Tutaj mało nam płacą. Mi dużo płacą. Hej! Wsiadaj. To w ogóle ładnie wygląda. No nie podlizuj się tu. Nie, ja tutaj w pracy jestem. Proszę pracownika nie rozpraszać. No ja ci... Kup sobie. No dobra, już jestem. Wsiadaj, jadę z tobą. Poczekaj, ja tutaj... Orzesz ty, to ja spadam. Idę klientowi naleję. Paliwka. Mogę? No, pojechał bez tankowania. No nie. A to wszystko przez ciebie, bo mi w głowie mącisz. O, tir podjechał i teraz będzie dużo tankowania. Dobra. Teraz biorę. Bum.
kabum. I teraz mi tu leci. No a proszę mi wsiadać i my uciekamy. Nie wsiadam, bo teraz mam, zbieram kasę. Proszę, tir się tam czuje. Może zatankować. Nie mogę, bo tankuję tira. Dobra, jak skończysz to, dobra, poczekam to. Więc to ja sobie sam zatankuję. Nie zatankujesz, bo ja mam dystrybutor. Co? Proszę stąd odejść. Ja, no. Strefa zagrożenia wybuchem. Okej, okay. To mnie przestraszyło. Goodbye, pas mi proszę. O, dziękuję. No już ci zatankowałam. O, bo spadam. Hej, posłuchaj. Nie mogę zatankować tego auta, panu. Wsiadaj, bo musimy uciekać, wiesz co? Policja nas wykryła, że no. My tutaj jesteśmy, bo nielegalnie. W Jaybreaku tam nas policja poszukiwała, więc i teraz policja jedzie po nas, więc musimy się stąd wynosić. Pas, uciekamy. Uciekamy. Mhm. Ludzie, że nie będą nic podejrzewać. Trzeba byłoby wysadzić nasze stacje. Chyba tutaj jest tunel, jedziemy tutaj. Chyba nas nie znajdą nigdy, co? No. Jedziemy. Padł przez okienko. Dobra, jesteśmy. Droga coś zarosła. No. Patrz, jest tutaj stacja benzynowa. Ło Boziuchu. Auto rozwaliłem. Policja idzie, jedzie. Dobra, szybko, chowaj się. Bo nie, policjanci już tu są. No ja spadam, spadam. Dobra, a my widzimy się na tym materiale. Siemanko, cześć! Cześć.